Mój wniosek jest dość specyficzny i nietypowy. Mianowicie chciałem prosić panią marszałek w imieniu chyba nas wszystkich, lub prawie nas wszystkich, o wykluczenie z obrad Sejmu piątki posłów Konfederacji, którzy wczoraj przynieśli hańbę tej Izbie, hańbę Polsce, hańbę potomkom ofiar, ofiarom i potomkom ofiar Holokaustu. Ludzi, którzy po prostu zapomnieli, czym jest przyzwoitość, czym jest moralność, czym jest historyczna wierność pamięci, czym jest tak naprawdę służba Rzeczpospolitej z tego miejsca, z Sejmu, z Senatu, w imieniu narodu. Otóż nie może być zgody na tego typu hańbiące postępowanie. Panie pośle. I proszę panią marszałek o wykluczenie tych posłów z obrad Sejmu. Proszę państwa, oczywiście to nie był wniosek, jak pan poseł sam zauważył, formalny. Natomiast bardzo proszę pana posła Brauna, pana posła Kuleszy i pana posła Bosaka o założenie maseczek. Bardzo proszę panów o założenie maseczek. Proszę pana posła Brauna i pana posła Kuleszę o założenie maseczki. Pan poseł Braun, pan poseł Kulesza. Panowie posłowie, zwracam pan poseł Kulesza. Panie poseł Braun, proszę o założenie maseczki. Panie pośle Braun, zwracam uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Bardzo pana proszę o założenie maseczki. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i po raz kolejny proszę o założenie maseczki. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę plenarną. Bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja, wniosek formalny. Panie marszałek, Wysoka Izbo. Prawda jest taka, tak panie pośle, mam prawo głosu w tej sali, mimo że pan by chciał ze względu na poglądy ludzi segregować, ze względu na podejście do tego, jak chcą podchodzić do sfery publicznej. I panie pośle Grupiński, chciałem panu powiedzieć, że gdyby wykluczano za udział w manifestacjach, w których pojawiły się kontrowersyjne rzeczy, to panie pośle, cały wasz klub, cały klub Lewicy po zeszłym roku musiałby być wykluczony na zawsze z tych obrad. Po 2020 roku was nie powinno być w polskim życiu publicznym. Jeśli udział, gdzie pojawia się kontrowersyjne hasło, wykluczałby z życia publicznego. Spójrzcie w lustro. Szanowni państwo, Lewica się podzieliła, ale w tej Izbie będzie wiadomo, kto jest proszę na prawicy, państwa, kto jest na prawicy, kto jest na lewicy. Będzie wiadomo po głosowaniu w sprawie ustawy segregacji sanitarnej. Proszę państwa, panie pośle, proszę państwa, proszę państwa, ja chciałam wam przypomnieć, że to jest sala plenarna, a nie sala cyrkowa. Proszę nie uskuteczniać takich zachowań, bo to jest niepoważne i niegodne polskiego Sejmu.